Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Tym razem kilka słów o nowym systemie RPG o nazwie Advanced Zabić Smoka. Twórcą systemu jest Wojtek Rosiński, z którym za chwilę usłyszycie wywiad, jaki przeprowadziłem. Zanim jednak przejdziemy do wywiadu, kilka słów ode mnie odnośnie tego, co sądzę o tym systemie. Krótko mówiąc, z podstawowej wersji darmowej mogę powiedzieć, że podoba mi się i chcę w niego zagrać. Mechanika systemu jest prosta, tworzenie postaci także. Twórca jasno określa, do jakiego sposobu grania ten system się nadaje, czyli do eksploracji lochów. Znajdziecie tutaj także fajne smaczki, na przykład zabawny jest sposób na ucieczkę bohaterów graczy podczas walki. Trzeba albo zostawić część zdobytych do tej pory skarbów, aby przeciwnicy skupili się na ich rabowaniu, no a jeśli skarbów drużyna nie posiada, no to któryś z bohaterów musi się poświęcić, osłaniając odwrót pozostałych. Może to oznaczać śmierć tego bohatera, może oznaczać jego pojmanie. Decyduje mistrz gry. Z racji tego, że system jest o eksplorowaniu lochów, to zawiera ciekawą mechanikę ich eksploracji. Gracze mają do dyspozycji kilka akcji lochowych, w trakcie których mogą na przykład szukać pułapek, otwierać zamki, barykadować komnatę, w której się znajdują, i każda z tych akcji pochłania ich zasoby. A jedynie ograniczoną ilość zasobów można zabrać na wyprawę do lochu. Zapasy oczywiście można uzupełnić w najbliższym mieście czy osadzie, a czasem także podczas eksploracji lochu, jeśli znajdzie się wśród skarbów coś użytecznego. Co zabawne, w osadzie można kupić niewiele warte świecidełka, które bohaterowie mogą poświęcić w trakcie ucieczki przed przeciwnikiem, który zacznie je rabować, sądząc, że to prawdziwe skarby. Pozwala to oszczędzić przynajmniej część prawdziwych skarbów podczas ucieczki. Rodzaje wyniesionych z lochu skarbów losuje się po opuszczeniu lochu i tabele określające, jakie przedmioty udało się zdobyć w lochu, zawierają przeróżne ciekawe propozycje. Od worka soli do dłoni licza. Wreszcie, gra oferuje także alternatywne tryby rozgrywki, jak speedrun, gdzie gracze znają całą mapę lochu i muszą zaplanować jak najkrótszy sposób zdobycia znajdujących się w nim skarbów. Podstawowa wersja systemu jest darmowa i możesz ją znaleźć w linku pod tym nagraniem, natomiast jeśli chcesz mieć dostęp do pełnego wydania pudełkowego, w którym znajduje się oprócz mechaniki systemu, wydanej w formie papierowej, także obszerny moduł do gry, mapę świata gry, ekran mistrza gry, będziesz musiał zapłacić. Ile? No, posłuchajcie rozmowy z Wojtkiem Rosińskim, twórcą systemu, to się dowiecie. Zapraszam. A zatem, tak jak wspomniałem, jest ze mną Wojtek Rosiński, twórca systemu Advanced Zabić Smoka. Cześć, Wojtek. Cześć, Łukaszu. Cześć. Wojtek, no każdy, kto tworzy jakiś system RPGowy, chyba musi mieć jakieś wcześniej doświadczenie RPGowe, no bo od czegoś przecież trzeba zacząć. Powiedz mi, jak to u ciebie wygląda? A więc, no ja mam rozległe doświadczenie RPGowe. Przy czym ja tutaj sobie pozwolę podzielić się to moje doświadczenie na dwa aspekty. Pierwsza, granie, bycie graczem, mistrzem gry. Ja zacząłem swoją przygodę z RPGami 18 lat temu mniej więcej, pod koniec podstawówki. Ile miałeś lat wtedy? Miałem 12 albo 11 lat, jak pierwszy raz trafił w moje ręce podręcznik do trzeciej edycji Dungeons and Dragons. No to grubo. Tak, grałem na początku zupełnie nie rozumiejąc zasad, tak naprawdę inspirując się. No ale od tamtego momentu myślę, że przez całe swoje życie stosunkowo regularnie gram, bo już w gimnazjum, w liceum, na studiach grywałem regularnie i moje doświadczenie RPGowe wyrażę teraz, bo se policzyłem, że w ciągu życia myślę rozegrałem tak pomiędzy 600 a 700 sesji RPG. To sporo. To jest moje doświadczenie. Większość z tego mistrzowałem, myślę, że tak z 90%. A jeśli chodzi o doświadczenie jako twórca, to jest ono zdecydowanie krótsze, ponieważ zacząłem, wiadomo, zawsze tworzyłem coś na swoją, jakby swój własny użytek, ale taką twórczość, którą zacząłem się dzielić z innymi, rozpocząłem na początku zeszłego roku. Czyli no tak niecałe dwa lata mam jakby doświadczenie jako twórca tego. No bo słyszałem, że przed Advanced Zabić Smoka było Zabić Smoka, tak? Dobrze mówię? Tak, a w ogóle pierwsza rzecz, z której ludzie mnie najprawdopodobniej kojarzą, to jest mój scenariusz na Quentina, który się nazywał Dobry, Zły i Głupi. I głupi, a nie brzydki? Nie, nie, nie. Dobry, Zły i Głupi. To jest scenariusz, który wygrał w zeszłym roku Quentina. I właśnie, o trzech magach. Tak, o trzech magach. I on właśnie... narodził się, jak słuchałem soundtracku Sergio Leone właśnie. Tu nie Sergio Leone, ale z filmu Sergio Leone. Jasne. O tym tytule, który wspomniałeś. I tak, był on
inspiracją cały scenariusz się narodził od właśnie wizji trzech magów, którzy niczym ci rewolwerowcy się tam przymierzają do pojedynku. Wiesz, ja prowadzę w sposób tradycyjny, gdzie opieram się na scenariuszu i powiem ci, że czytałem twój scenariusz jakoś tam krótko po ogłoszeniu wyników Quentina, bo tam jakoś delikatnie się interesuję Quentinem, choć żadnych prac tam nie wysyłałem nigdy swoich. I powiem ci, że to jest bardzo fajny scenariusz, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim dlatego, że daje wybór graczom, po której stronie, po stronie którego maga właściwie można by się opowiedzieć. I co więcej, choć on nie był pisany pod Warhammera, który to system ja bardzo lubię, znaczy system, świat, system to tam pół biedy, ale świat lubię, to nawet myślałem nad tym, żeby tą przygodę poprowadzić właśnie w świecie Warhammera. Więc gratuluję ci tego scenariusza, naprawdę fajny, fajny. Dziękuję, dziękuję. No wyobrażam sobie, że w Warhammerze to trzeba by tam włożyć dużo pracy, bo jednak stary świat ma ten dość specyficzny system magii. No ale brzmi to jak ciekawa rzecz i też jeszcze o tyle ciekawa, że mam wrażenie, że w Warhammerze trochę niedoceniony jest dungeon crawl, a jak najbardziej wydaje mi się jest miejsce na tego typu scenariusze i w tym świecie, i w tym systemie, więc jakby się komuś oczywiście, chciało... że jest, ależ oczywiście, że jest, wystarczy, że bohaterowie graczy zejdą do podziemi szczuroludzkich, przecież całe są pod miasta. No może nie tak jak droły w podmroku, ale no coś w ten deseń, prawda? Szczurludzie mają podobno nawet kolej podziemną, więc jest co eksplorować. Można eksplorować porzucone stare krasnoludzkie twierdze lub kopalnie zajęte przez orków i gobliny. Dużo rzeczy jest do eksplorowania. Starożytne ruiny po slanach w Lustrii, czy jakieś porzucone elfickie ruiny, albo nawet kopce Fimirów. No. Jest, że tak powiem, gdzie błądzić, nie? W podziemiach, w Warhammerze. Jak najbardziej. W tym roku na Kopernikonie, w tej biblioteczce, miałem taką okazję właśnie czytać scenariusz, o którym słyszałem, do Warhammera, który się nazywa, popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli coś przekręcę, Zamek Drakenfels. Tak. Który jest właśnie ciekawym takim też crawlem przez lokację do Warhammera i no... Wygląda jak coś, w co chętnie bym zagrał kiedyś, za czymś będzie okazja. No właśnie, może to jest bardzo dobry pomysł, żeby wykorzystać Advanced Zabić Smoka do grania w Drachenfelsa. Pewnie, pewnie, fajny pomysł. No ale wspomniałeś o tym, że prowadziłeś, ale nie powiedziałeś właściwie co prowadziłeś. Jak rozumiem trzecią edycję, czy tam 3,5, tak? I coś jeszcze? Zacząłem od trzeciej edycji, ale później przesiadłem się na 3,5 edycję i powiedziałbym, że... Większość życia grałem w Dungeons & Dragons, w edycję trzecią i piątą zdecydowanie najwięcej. Kolejnym systemem, który byłby w kolejności, to myślę tutaj jest remis pomiędzy Neuroshimą oraz Warhammerem, drugą edycją. No i grywałem też w trochę starsze edycje Dungeons & Dragons. Ale jednak z tego się jakaś narodziła chęć do powrotu do takich klasycznych systemów, no bo przecież Advanced Zabić Smoka to jest, ty mówisz, system OSR-owy, ja bym powiedział, że wręcz klasyczny. No tutaj nie wiem, jak, że tak powiem, powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie mogę się zgodzić, że to jest klasyczny, no bo mamy te takie, ja ogólnie nie jestem bardzo mocny w teorii RPG-ów, bo tak jak mówię, tworzę stosunkowo krótko i też stosunkowo krótko siedzę w fandomie. Przedtem siedziałem w takim... No to może ci powiem, co rozumiem pod pojęciem klasyczne. Poproszę. Pod pojęciem klasyczny rozumie sytuację, w której jest loch, bohaterowie graczy wchodzą do lochu, żeby pozabijać potwory i zdobyć skarby. Tak. Fabuła nie jest potrzebna do niczego. I doświadczenie postaci zdobywa się za skarby. Czyli im więcej pieniędzy przyniesiesz z lochu, tym większe będziesz miał możliwości rozwoju. I to rozumiem pod tym pojęciem klasycznym, odwołuje się tutaj do tego podziału zaproponowanego na kanale Dobre Rzuty odnośnie 6 kultur grania. I właśnie tego typu kultura była wymieniona jako kultura klasyczna, ta, od której wszystko się zaczęło. No to co mogę powiedzieć? No to jeśli... w ten sposób rozumiemy klasyczne granie, no to zdecydowanie Advanced Zabić Smoka jest stworzone, żeby właśnie ten typ gry emulować.
I tutaj też, jak mówisz o kanale Dobry Rzuty, to no, i OSR, no to wydaje mi się, że nie uciekniemy od tego, tego dyskursu, który jest. Co jest OSR, co nie jest OSR, czym jest NSR. Ja mówię, że Advanced Zabit Smoka jest systemem OSR, dlatego, że dla mnie wszystkie systemy, które tak naprawdę czerpią garściami, chcą w pewien sposób emulować ten stary duch tych pierwszych edycji, ale chcą to zrobić w trochę taki nowocześniejszy, bardziej przystępny sposób. To są te systemy OSR. Chociaż ja osobiście bym wpakował system, który napisałem, w taki podgatunek gatunku OSR, jakim jest NSR, czyli ten New School Revolution, to się chyba nazywa. No i też, jeżeli mówimy o tym OSR, to jest parę tych zasad OSR-u. No i wydaje mi się, że Advanced Zabit Smoka spełnia większość tych takich kryteriów, które mówią o tym, żeby o tym, czy system jest systemem OSR-owym, czy nie jest systemem OSR-owym. A jakie to kryteria? To jest rulings, not rules, czyli innymi słowy, nie chcemy, żeby gracze byli skrępowani zasadami, jeśli ich postać jest w stanie coś wykonać tak na logikę, tak, to powinna móc to zrobić. Czyli na przykład nie chowamy umiejętności wspinania się na wrogów za jakimś specjalnym atutem. Jeśli twoja postać ma linę i chce ją zarzucić na szyję giganta, no to mistrz gry będzie starał się to jakoś rozwiązać, ale raczej się na to pozwoli, a nie jak w jakimś Pathfinderze powie, nie, no wiesz co, żeby to zrobić, musisz mieć atut. Druga rzecz to jest przywiązanie zasady do umiejętności graczy, że postać jest tak naprawdę awatarem gracza w świecie gry i za jej sukces w większym stopniu odpowiadają umiejętności gracza, czyli to, jak on jest chytry, w jaki sposób dobrze reaguje na to, co mistrz gry stawia przed nim, czy jest sprytny, czy też trochę czasami myśli metagamingowo może. Trzecim z tym kryterium jest to, żeby zbytnio się nie przejmować balansem, czyli system nie musi być tak zbalansowany jak gry wideo i na przykład iść aż tak daleko w poszukiwaniu balansu, jak idzie piąta edycja Dungeons & Dragons, gdzie liczymy wszystko pod graczy, żeby mogli sobie poradzić z tym, co przed nimi postawimy i gdzie mogą być rzeczy, które są po prostu czasami no za trudne, tak? Jeśli jest gigant i wszyscy mówią, gigant jest tak duży, że rozdepcze twoją postać i gracz pójdzie i będzie nękać giganta, gigant go rozdepcze, no to w Dungeons & Dragons nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, a w OSR no, to jest po prostu element kreowania tego świata. Tylko z OSR-em jest ten problem, że to jest jak każda kultura, która jest stworzona przez wiele, przez pewne środowisko, tak? W zależności od tego, kogo spytasz, różna będzie definicja OSR, ale wydaje mi się, że większość takich właśnie kluczowych założeń, które w tej chwili wymieniłem, w mniejszym lub większym stopniu Advanced Zabit Smoka spełnia. No i ja też traktuję OSR nie jako jakąś nalepkę, symbol, okej, ta gra jest super, ta gra jest fajna, tylko bardziej traktuję to jako określenie informacyjne, które pozwoli zrozumieć graczom, potencjalnym w sumie graczom i mistrzom gry, czy to jest system, który jest warty tego, żeby się z nim zapoznali, tak? Jasne. Bo jak ktoś chce grać, nie wiem, tradowo albo narracyjnie, no to nie ukrywam, wydaje mi się, że są lepsze systemy do realizowania tego typu koncepcji i prowadzenia tego typu rozgrywki. Jasne. No, tytuł mówi Advanced Zabić Smoka. Czy to oznacza, że każdy loch, no bo wspominałeś o tym, że schodzimy do lochu. Czy w każdym lochu jest smok? Musi być smok? No, nie w każdym lochu musi być smok, tak samo jak nie na każdej sesji Dungeons & Dragons musi być loch, nie? Mogę obiecać, że w module, który będzie dołączony w tym pełnym wydaniu gry pudełkowym, moduł nazywa się Król Smok i Magiczny Miecz. Tam jest smok na pewno i na pewno będzie okazja, żeby go zabić. Świetnie. Więc to mogę na pewno obiecać. Nie mogę obiecać smoka w każdym lochu. No, a skoro już mówimy, czy można zabić smoka i czy da radę zabić smoka, to może byś nam tak
pokrótce opowiedział, jak się da w Advance zabić smoka i jakieś takie podstawy tej mechaniki, jak to wygląda. No dobrze, okej, okay. Jak się gra w Zabić Smoka? Mam nadzieję, że gra się fajnie w Zabić Smoka. A mówiąc o mechanice, no to może powiem trochę, co mi przyświecało tworząc ten system, co chciałem za jego pomocą stworzyć. A więc chciałem, żeby w Advance Zabić Smoka grało się czując magię, czując ekscytację związaną z takim właśnie obietnicą staroszkolnej przygody, czyli mamy świat, który jest, stoi otworem, jest pełen rozmaitych, fantastycznych elementów, jest rozmaity, jest pełen jakby możliwości, które my chcemy eksplorować i na tej zasadzie jako właśnie awanturnicy chcemy się stać, zdobyć chwałę, potęgę. No i zastanowiłem się, co mi zawsze stało na przeszkodzie. Jak właśnie powiedziałem wcześniej, grałem trochę w te staroszkolne systemy i widziałem, że są tam pewne rzeczy, które powodują, że ten piękny premis nie do końca jest serwowany graczom. No i stworzyłem Advance Zabić Smoka tak, żeby grało się w niego, omijając właśnie te rzeczy, które psują zabawę, według moich rzeczy. Tak więc, jak w klasycznym na przykład jakimś Old School Essentials, czy w jakimś retro klonie, mamy wyprawę do lochu. I wyprawa do lochu jest fajna, bo w lochu są różne ciekawe rzeczy. I my chcemy w kreatywny sposób znajdować pułapki, rozwiązywać zagadki. To zawsze jest element przygotowania tej swojej ekspedycji. I przygotowując w takim klasycznym systemie ekspedycję, to zawsze było to samo. Siedzieliśmy, przekazywaliśmy sobie podręcznik przez półtorej godziny, żeby zapamiętać wszystkie pochodnie, kołki, takie różne rzeczy. No i sobie pomyślałem, okej, jak ja gram, jak ja bym chciał grać w Advance Zabić Smoka, to tak, żeby nie było tego elementu siedzenia półtorej godziny z podręcznikiem, ale było jak najwięcej tego elementu w lochu rozwiązywania kreatywnie problemów. Dlatego na przykład jest chyba jeden z systemów, z którego jestem najbardziej zadowolony, czyli system trzech meta walut, które reprezentują te wszystkie takie codziennego użytku przedmioty. Tak więc grając w Advance Zabić Smoka, zastanawiamy się, jak kreatywnie rozwiązać problemy, zamiast bawić się w księgowość. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, grając w Advance Zabić Smoka, nie nudzimy się w trakcie walki, ponieważ grając w Dungeons & Dragons, grając w Warhammera, często mamy takie rundy. My mamy 30% szans na trafienie, przeciwnik ma 30% szans na trafienie. Co druga runda, nikt nikogo nie trafia, wrzucamy tymi kośćmi, nic się nie posuwa do przodu. Mhm. I to jest kolejna rzecz, którą chciałem usunąć. Dlatego grając w Advance Zabić Smoka, zawsze jeśli ktoś kogoś atakuje, ktoś w kogoś trafia. To sprawia, że podobnie, to podobnie jak w Warlocku. Tak, tak. Jest więcej takich systemów. Tak samo Talizman RPG ma właśnie taki system, że jest jakby te sporne, zawsze komuś wyjdzie, zawsze są te obrażenia. Więc to jest kolejna rzecz. No i jest jeszcze kolejna rzecz, jak gramy w Advance Zabić Smoka, ponieważ w Advance Zabić Smoka gramy też stosunkowo taktycznie. Od razu powiem, bo to jest ważne i to może nie być takie, nie rzucać się w oczy, ale zwiedzanie lochów jest tam stosunkowo proceduralne. Jest tam, są konkretne akcje w lochu, które większość takiej codziennej eksploracji jakby opisują. I to jest też wprowadzone po to, żeby nie skupiać się na opisie takich bardzo prostych rzeczy w stylu biorę pochodnie i patrzę na kamień, a skupić się właśnie na tym, kiedy w lochu trafimy tą ciekawą sytuację, czyli trafimy jakiś wspaniały ołtarz, który jest bardzo dziwny, który ukrywa coś przedziwnego. No i co więcej, w połączeniu z tym pierwszym elementem, o którym mówiłem, czyli z tymi trzema zasobami, sprawiamy, że ta gra jest trochę bardziej, jak ja to mówię, dodajemy dodatkowy wymiar. W większości takich współczesnych RPGów, na przykład jeśli ktoś lubi grać w Dungeons & Dragons, to na przykład wie, że to jest gra w zarządzanie zasobami. Tylko na przykład w Dungeons & Dragons wszystkie zasoby, czyli komórki na czary, punkty życia, praktycznie sprowadzają się do tego samego, czyli do walki. Tutaj, przez to, że mamy system tych dodatkowych zasobów, to mamy dwie płaszczyzny
zarządzania zasobami, jest w trakcie walki, ma na życie oraz w trakcie eksploracji te różne zasoby. Więc mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, dzięki dodaniu tego kolejnego wymiaru, nawet pomimo tego, że na przykład walka jest dużo prostsza, to rozgrywka nadal pozostaje taka fajna, taktyczna i ludzie, którzy lubią rozmaite, trochę bardziej crunchowe gry, też znajdą tutaj coś dla siebie. Więc tak się gra moim zdaniem, no i w moim doświadczeniu, w system Advanced Dead Smoke. A powiedz mi, jakich kości się używa? To zależy, kim jesteś, ponieważ mistrz gry będzie miał okazję użyć wszystkich kości. Są tam rozmaite losowe tabelki, bo to jest też ważne, żeby zaznaczyć, że mistrz gry nie rzuca za potwory, nie rzuca na powodzenie rzeczy. Wszystkie rzuty są w rękach bohaterów, czyli graczy reprezentujących bohaterów. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że o, mistrz gry rzucił naturalną 20, ja umieram. Ale żeby to zrekompensować, w Advanced Zabić Smoka, a szczególnie w module, jest mnóstwo losowych tabel dla mistrza gry. No i tam mistrz gry może użyć od K4 aż po kasetkę. Więc używamy wszystkich rodzajów, ale zdecydowanie najważniejszą kością, z której korzystamy praktycznie przy wszystkich testach, jest kość K20. Aha, a mówisz, że w taki sposób twoim zdaniem, według twojego założenia jako twórcy powinno się grać w ten system, a powiedz mi, czy długo testowaliście ten system i czy jakaś stała ekipa to robiła, czy większą ilość osób zaangażowałeś w to, jak to wyglądało, sprawdzanie tego, czy to działa? A więc od razu się przyznam, że Advanced Zabić Smoka no, jest indie grą. Jestem niezależnym twórcą, mam to szczęście, że wspiera mnie wydawnictwo Nerd Sirens, za co jestem bardzo wdzięczny, ale no nie mogłem zrobić czegoś takiego jak testy na cały świat, ale testowałem i mogę to podzielić tak naprawdę na trzy etapy testów. Pierwszy etap testów był taki, że ja to testowałem ze swoimi znajomymi, rozegrałem i kampanię i też jakby krótsze takie bardziej mechaniczne testy ze znajomymi, z którymi gram regularnie. Później był drugi etap, jeszcze zanim wydałem, że tak powiem, grę. I po prostu udostępniłem to, co miałem napisane, już przetestowane, osobom, które z którymi nie gram na co dzień. Czyli znajomi jacyś RPGowi i z prośbą o to, żeby jeśli mają okazję, to żeby zagrali. I to było bardzo ważne, ponieważ kiedy ja to testowałem ze znajomymi, to jak coś było niejasno napisane, to ja zawsze mogłem wytłumaczyć, nie? A to było już taki wyższy etap testów, ponieważ nie tylko oni testowali ze swoimi graczami, czy ten system jest zbalansowany, ale też sprawdzali, czy to, co ja tam napisałem, to w ogóle, czy te zasady jakby są czytelne, czy są w stanie trafić. No i to były pierwsze dwa etapy. I trzeci etap testów to jest to, co się dzieje tak naprawdę w tej chwili. Ja celowo wypuściłem wcześniej wersję elektroniczną i udostępniłem ją, tak jak na przykład tobie, w wersji recenzenckiej, a później też dla ogółu. I ja teraz zbieram feedback, część osób, które przeczytały i co mnie też bardzo cieszy, zagrały na przykład przygodę, która jest w demie, napisały do mnie, hej Wojtek, słuchaj, to nam się podoba, z tym był problem. Albo napisały, ej, trochę tego nie rozumiem. Ja to wszystko biorę pod uwagę. Razem z moim redaktorem pracujemy nad tym, żeby odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście nie wszystko chcemy zmieniać, bo czasami są uwagi, które po prostu... Okay. Z którymi się nie zgadzacie, nie? Z którymi się nie zgadzamy, tak. Ale bierzemy to pod uwagę, no, nawet jak te uwagi, które ty mi przysłałeś w mailu, nie? I mogę zdradzić, że wersja, która jest już poprawiona, która zawiera zmiany odpowiadające na dużą część tego właśnie pierwszej fali feedbacku, są w tej chwili w składzie. I chciałem to zrobić, ponieważ zależy mi na tym, żeby produkt, który już będzie wydrukowany, był jak najbardziej dopieszczony, jak na, no nie oszukujmy się, skalę tego projektu. Rozumiem. A
Powiedz mi, po co właściwie stworzyłeś ten system? No bo mamy systemy OSR wydane po polsku, jak Warlock, jak Wydeck, jak Cairn, jak The Black Hack, Obuszek K100. To są wszystko systemy OSR-owe, można w nie grać. Można też w nich eksplorować lochy, chociaż zdaje się, że w żadnym z nich nie ma takich zasad jak u ciebie dotyczących mechaniki eksploracji lochu. To po co tworzyć, po co stworzyłeś ten system? Okej, no odpowiem szczerze. Tak. Stworzyłem ten system, ponieważ lubię tworzyć. Jestem osobą, której daje to poczucie spełnienia i po prostu lubię tworzyć, a co więcej, tak się złożyło, że po takich mniejszych projektach, zleceniach RPG-owych, na kilku zleceniach udało mi się zarobić trochę pieniędzy, małą kwotę, ale stwierdziłem, że okej, skoro udało mi się na swoim hobby zarobić, to fajnie by było wpakować to z powrotem w to hobby. No i mogłem sobie kupić jakieś podręczniki albo zestawy startowe, milion kości, ale stwierdziłem, że zrobię to trochę inaczej. Miałem przygodę, z której byłem zadowolony, i mam taką znajomą rysowniczkę, z którą nadaję na podobnych falach. Lubimy te same klimaty, jeśli chodzi o gry wideo. I podoba mi się jej sztuka. I powiedziałem do niej, ej, słuchaj, mam taki budżet. Być może byś mi narysowała rzeczy. No i zacząłem składać tą przygodę. Sam zacząłem też trochę rzeczy dokładać, bo ja na przykład bardzo mapy lubię. I wszystkie mapy, które będą w module, są narysowane przede mnie. To ładne te mapy ci wychodzą, muszę ci powiedzieć. Z dema, jak widziałem mapę lochu, to taka bardzo przejrzysta, fajna. To dziękuję. To powinny ci się też spodobać te mapy, które będą w głównym module. Osobiście uważam, że ta mapa Jaskini Goblinów jest najgorsza. Więc tylko lepiej powinno być. No i tak sobie wspólnie tworzyliśmy. No i w pewnym momencie powstało to. Ja na początku myślałem, że to po prostu wydać darmowo w PDF-ie, ale tak się złożyło, że akurat moja pierwsza broszurkowa gra Zabić Smoka przyciągnęła uwagę. Nerd Sirens, oni ją wydali. No i przedstawiłem ten. Po prostu przyszedłem, słuchaj, mam gotową, napisaną grę, mam zrobione arty, chciałbym to wydać. No i była szalona rozmowa i rozmawiałem właśnie z Szymonem, który prowadzi Nerd Sirens. No i mówię, no mi to by się wydarzyło w ogóle kiedyś wydać coś w pudełku. No powiedział, że to chyba dałoby się zrobić. No i stwierdziłem, że skoro chyba by się dało, to czemu tego nie spróbować. I to jest kolejna rzecz, ponieważ tak jak mówisz, jest trochę wydanych gier. Jest trochę wydanych polskich OSR-owych, znaczy wydanych gier OSR-owych po polsku, ale nie ma chyba żadnej tak fajnej, fizycznej, wydanej polskiej gry OSR. Chciałbym dołożyć po prostu swoją małą cegiełkę do polskiej sceny, pokazać, że można napisać, wydać i zrobić to fajnie. No i chciałbym też, żeby ta gra była stosunkowo taka przystępna. No bo nie oszukujmy się, na przykład Warlock jest ładnie wydany, ale no swoje kosztuje. Z drugiej strony część z tych gier, o których mówiłeś, no nie da się kupić w tej fizycznej wersji po polsku, tylko są po prostu przetłumaczone PDF-y. Więc chciałem, żeby był taki OSR-ek, którego każdy, kto jest Polakiem, lubi grać w gry po polsku, mógł sobie kupić, postawić na stole i sprawdzić, o co chodzi w tym OSR-ze. Rozumiem. Przyznam, że osobiście jako twórca tego systemu lubię w niego grać i stworzyłem go, żadne zaskoczenie, biorąc te zasady, rodzaje zasad, te takie pryncypia game designowe, które do mnie trafiają. Ja ten system stworzyłem też, jak rozmawialiśmy, on nie jest taki do końca aż OSR-owy, ponieważ stworzyłem go jako wprowadzenie dla grupy znajomych trochę do świata OSR-ów. I to byli znajomi, którzy wcześniej mieli trochę doświadczenia z piątą edycją Dungeons & Dragons. Więc chciałem stworzyć taki OSR-ek, który będzie przyjazny i wydawał się już częściowo taki logiczny, znany ludziom, którzy grali wcześniej w najpopularniejszą chyba w tej chwili grę RPG na świecie. Jasne. No i wspomniałeś o tym, że udostępniłeś na swojej stronie, zresztą link będzie tutaj w opisie pod tym nagraniem, wersję darmową tego
systemu. I czy ty przewidujesz cały czas utrzymywanie i aktualizowanie tej wersji darmowej, czy ona jest tylko na próbę, żeby przetestować ten system dokładniej? Nie. Jakby ona nie jest tylko na próbę. Zasady Advanced Dungeons and Dragons, zasady Advanced Zabić Smoka będą zawsze darmowe. I tak samo zawsze będzie darmowa linia wydawnicza. Co to znaczy, że będzie darmowa linia wydawnicza? A to oznacza, że mam przygotowaną linię wydawniczą, czyli mam przygotowane materiały, mogę za, za chwilkę więcej o nich opowiedzieć, które będę regularnie wydawać przez określony okres czasu, ponieważ zależy mi na tym, żeby osoby, które zainwestują czas i zainwestują swoje chęci w to, żeby zapoznać się z systemem, mogły w niego grać przynajmniej przez jakiś okres czasu. Mam wrażenie, że w Polsce jest i nie tylko w Polsce, jest taki trochę problem, że na przykład na zbiórkach, jak zbiorą pieniądze na grę, wydadzą ją i o niej zapominają. Też mam takie wrażenie, że potem system umiera, bo nic się do niego nie ukazuje. I właśnie dlatego włożyłem sporo wysiłku i tak to rozplanowałem, żeby ten projekt Advanced Zabić Smoka to nie były tylko zasady, nie tylko było pudełko, ale żeby to była po prostu linia materiałów. Cały projekt Advanced Zabić Smoka ma okres roku. Przez pierwsze pół roku tak naprawdę tworzyłem to, a teraz będę to właśnie wydawać. Materiały są już przygotowane. Jeśli chcesz, to mogę za chwilę o nich trochę więcej powiedzieć. Tak, bym chciał się dowiedzieć, co się ma ukazać darmowego na przykład jeszcze do tego systemu. Okej, a więc mam przygotowaną linię wydawniczą 6-miesięczną. W tej chwili przygotowane są rzeczy na pierwsze 3 miesiące. O tym, czy ona się ukaże w tej formie, w której chcę do końca, zadecyduje najprawdopodobniej to, jak sprzeda się wersja pudełkowa. Ponieważ ja też, tak jak powiedziałem na początku, jak chciałem, żeby moja koleżanka narysowała mi arty, to nie wyobrażałem sobie tego inaczej, niż żebym ja jej zapłacił jako artyście. Tak, no tak. Samo ja w swoją linię wydawniczą włączyłem kilku twórców, których osobiście bardzo cenię, ze sceny właśnie polskiej, takiej RPGowej, głównie są to twórcy małych dodatków. No i zależy mi na tym, żeby chociaż w jakiś symboliczny sposób móc im za to właśnie, po prostu ich za to wynagrodzić. No i teraz przechodzimy do miąższu, co się będzie ukazywać. A więc będzie pierwszy miesiąc, czyli pierwszy miesiąc będzie inny, a reszta będzie się kierować pewnym schematem. To zaczniemy od tego schematu, czyli od materiałów do gry. Mam przygotowane 5 miesięcy, i w ciągu każdego miesiąca będzie się ukazywać dokładnie tym samym schematem, będą się ukazywać 4 dodatki. Każdy miesiąc jest podzielony na 4 tygodnie. Wiem, że to nie wychodzi równo. I w ciągu każdego miesiąca będzie tak. Na początku będą 3 materiały one page. Będzie to loch miesiąca, przeciwnik oraz minion miesiąca oraz łup i pułapka miesiąca. Wszystkie 3 są w podobnym klimacie i dają wszystkie mechaniczne rzeczy potrzebne do tego, żeby stworzyć sobie taką właśnie przygodę. Oczywiście to dlaczego na przykład do jakiegoś lochu, tam są jakieś zahaczki fabularne, to nie jest gotowy moduł. Ale wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość materiałów, aby mistrz gry mógł przynajmniej raz w tygodniu, przepraszam, raz w miesiącu zaimprowizować sesję w Advanced Zabić Smoka, ponieważ wydaje mi się, zrobić swój loch. Tak. Więc będzie loch, później będą przeciwnicy do tego lochu i na koniec jeszcze jakaś fajna pułapka i fajny magiczny przedmiot lub inny łup, który można tam zdobyć. Czwarty materiał jest niezwiązany tematycznie. Te 3 materiały to są rzeczy, które ja osobiście tworzę. Czwarty miesiąc jest właśnie materiał od gościa miesiąca i to najczęściej będzie 4-6-stronicowy dodatek. I to będą rozmaite dodatki, to będą rozszerzenia zasad, to będą też małe moduły. I to są właśnie te rzeczy, z którymi pomagają mi inni twórcy. I sugeruję prowadzić devloga, bo mam właśnie w planie wydać devlog, gdzie przedstawię pierwszych z nich. Są to, są to osoby, które bardzo, bardzo się cieszę, że zaangażowały się w ten projekt. A jest jeszcze pierwszy miesiąc. I pierwszy miesiąc to będą narzędzia, które będą miały ułatwić graczom oraz twórcom jakby tworzenie, bo chciałbym, żeby Advanced Zabić Smoka
to nie był tylko system, ale żeby wokół tego powstała pewna community. I moim zdaniem rzeczą, która jest bardzo ważna dla community, jest to, żeby móc tworzyć. Ja chciałbym ułatwić ludziom, którzy będą chcieli napisać swój własny materiał do Advanced Zabić Smoka, zrobienie tego. Dlatego mam przygotowany pakiet dla twórców, zawierający szablony graficzne, odpowiedni guide do tego, jakie czcionki trzeba wykorzystać, zawierający parę takich darmowych grafik do wykorzystania oraz oczywiście plik licencyjny. Tak więc jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć swój materiał, to będzie miał gotowe narzędzia, aby on pasował graficznie i klimatem do systemu. Wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, żeby takie coś trafiło w ręce społeczności. Druga rzecz to będą handouty oraz w tym interaktywna karta postaci, taki PDF, który można wypełniać. I trzecia rzecz, która jest, że tak powiem, najambitniejsza, ale wydaje mi się, że mogę ją zapewnie wiedzieć, ponieważ mam już działające demo. Mianowicie mam w tej chwili działające demo i chcę wydać tak, że dla ludzi, którzy no, nie mogą się spotykać ze swoimi znajomymi przy stole, do Foundry VTT system Advanced Zabić Smoka, system pod Foundry, jeśli ktoś ma dostęp do tego wirtualnego stołu, to będzie mógł na nim zagrać w mój system. Więc takie rzeczy nadchodzą, większość tego jest już gotowa. Wydaje mi się, że są to rzeczy potrzebne do tego, żeby w dzisiejszych czasach taka gra się mogła rozwijać. No powiem ci, że brzmi to bardzo ambitnie, bardzo profesjonalnie. No i bardzo obiecująco. To jest mnóstwo dodatków. Co chwilę coś się ukazuje, więc rzeczywiście, jeśli choć w dłuższej perspektywie otrzymałbyś połowę tego tempa, no to byłby pewnie duży sukces. No ale tyle rzeczy darmowo się ukaże, to powiedz mi, po co ktoś miałby kupować wersję pudełkową w takim razie? Co tam takiego będzie innego? No więc przede wszystkim wersja pudełkowa, no to oznacza, że fizycznie będą te wszystkie rzeczy do postawienia na stole. Ja jestem osobiście zwolennikiem wielkim grania przy stole ze znajomymi. No i uważam, że fajne materiały pozwalają sprawić, że ta gra jest magiczna, że wciągamy, jest imersja. Wiem, że nie lubisz czwarte, jest to co powiedziałeś, nie podaje się czwarta edycja Warhammera, ale moim zdaniem na przykład czwarta edycja ma świetny starter. Jest właśnie pudełko, które... Starter jest bardzo ładny. Linia wydawnicza jest bardzo fajna czwartej edycji. Tak. Ja nie mówię, że nie. Dużo rzeczy się ukazuje. Głównie po angielsku, ale też coraz więcej po polsku. Linia wydawnicza jest ciekawa, natomiast mechanika mi się nie podoba. Nie? Rozumiem, to jest kwestia gustu oczywiście. No ale właśnie chciałbym, żeby też mieć coś takiego, mieć takie pudełko, żeby był ekran mistrza gry, bo tam będzie ekran mistrza gry, który ma piękną grafikę zrobioną przez moją graficzkę AD, która wprowadza w klimat. Będą fajne te książeczki. No i przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejszym elementem jest tak naprawdę sandboxowa kampania, czyli ten król, smok i magiczny miecz. To jest tak naprawdę przygoda, która powstała przed systemem. System jest jej dedykowany. Nie wiem, to chyba teraz wiem, że ludzie by mnie zjedli za złe zużycie słowa dedykowany. Chyba tak nie powinno mówić, ale... ale nie dedykowany. Tak, system jest stworzony pod tą przygodę. No i jest to ponad 80-stronnicowy point crawl, sandboxowa przygoda. Co więcej, ona zawiera mnóstwo elementów, tak naprawdę bestiariusz, takie gotowe, takie tabelki losowe, które z reguły są w podręcznikach, one są umieszczone właśnie w tej kampanii. Ona będzie też, sama książka będzie do nabycia też płatnie na itch.u, więc jak ktoś chce tylko mieć wersję cyfrową, to może sobie ją oczywiście nabyć, ale wydaje mi się, że to, co będzie w tym pudełku, mnóstwo ślicznych rzeczy wydrukowanych na fajnym papierze, fajna rzecz do kolekcjonowania, rzecz, która też, jeśli ktoś chce mieć wszystko potrzebne do zagrania w system w jednym pudełku, nie martwić się o nic więcej, po prostu wyciągać pudełko, położyć i grać, no to znajdzie to wszystko w tym produkcie. No i jak mówiłem,
tutaj ja lubię tworzyć i dla mnie tym dziełem, w które celowałem, jest właśnie to pudełko, które nawiązuje też swoją formą do tego, o czym się wzoruje, więc... I na retrograch. Tak, czyli na retrograch. Innymi słowy, jeśli ktoś chce... Mam nadzieję, że osoba, która sobie nabędzie takie pudełko, położy je na stole ze znajomymi, otworzy, to poczuje tą samą magię, którą czuli ludzie, którzy kiedyś otwierali Red albo White Boxa. To jest mój cel i mam nadzieję, że uda mi się to dostarczyć. Dużo w to wkładam wysiłku, a nawet jeśli nie, to wydaje mi się, że przynajmniej to będzie pudełko pełne rozmaitych rzeczy, które zapewną kilka fajnych sesyjek zwiedzania lochów. I też tutaj mogę od razu powiedzieć, że ciekawostka jest taka, że ten moduł, który tam jest, jest stworzony pod rozgrywanie go kilka razy. Mianowicie gra została zaprojektowana w ten sposób, że jednym z możliwych trybów gry, jak już sobie pierwszy raz ją zagramy tak klasycznie, to jest założenie, żeby ta gra była też tego swego rodzaju łamigłówką. Jest tryb speedrun, innymi słowy, gracze mają dostęp, tak samo jak mistrz gry, do książeczki z modułem i starają się ułożyć optymalną drogę przez tą przygodę, żeby ukończyć ją jak najszybciej. I to jest spowodowane tym, że w swojej grupie RPG-owej mam graczy, którzy są speedrunnerami gier wideo i zainspirowali mnie do tego, żeby spróbować stworzyć, a pomyślałem, że to jest też fajne, bo często moduł to jest zakup na raz, czyli sobie kupimy moduł, raz sobie go zagramy, no i to bywa trochę smutne, później siedzi to sobie na półce i sobie myślę, może kiedyś będę miał drugą drużynę, nie wiem, grał z dziećmi, to sobie w to zagram. A tutaj nie, tutaj można skończyć i to co, lecimy drugi raz. No. Jasne. A powiedz mi, czy w systemach klasycznych, czy nawet OSR-owych, świat nie jest istotny. A jak to jest z Advanced Zabić Smoka? Czy w tej grze planujesz jakiś stworzyć do tego jakiś świat, czy jakiś opis, wyjaśnić skąd te potwory się biorą na przykład? I tak dalej, czy nie? Czy nie planujesz? Czy planujesz poprzestać jedynie na tym, że to jest po prostu loch i te lochy po prostu są? Okej, dobra. A więc od razu powiem, że w module jest królestwo, które jest opisane, ma swoją historię. Ja się tam nie zagłębiam w takie rzeczy, na przykład dlaczego żyją koło siebie elfy oraz krasnoludzi. Ja starałem się, aby ten świat, który jest tam przedstawiony, był takim stosunkowo generic, klasycznym światem fantasy. Dodanie do tego jakichś elementów zostawiam po stronie mistrzów gry. Czy będę chciał do tego konkretnie kiedyś jakiś setting z tego robić? Raczej nie. Zależy mi na tym, żeby to był zaczątek do świata, który sobie później razem z graczami stworzą mistrzowie gry. Chociaż no, nie wykluczam tego, że jeżeli gra się złapie, to chciałbym ją rozwijać. Na pewno. Mam pewne pomysły. I też tutaj zaznaczę, że padło kilka pytań w moją stronę, dlaczego niektóre elementy się tam nie znalazły w tej pierwszej wersji. Na przykład w klasycznych systemach OSR-owych bardzo często są retainerzy, są ludzie, którzy noszą za bohaterami pochodnie, są najemnicy. W Advanced Zabić Smoka tego nie ma. I to wynika z tego, że Advanced Zabić Smoka w tej formie, w której powstało, jest tak naprawdę grą o pierwszym tirze rozgrywki ze starych gier. Bo w takiej starej, w staroszkolnej, klasycznej, jak ty to powiedziałeś, grze, gracze na początku są rabusiami lochowymi, chodzą, zdobywają skarby, później stają się możnowładcami, zaczynają sami organizować wyprawy do lochów właśnie i za nich i tak naprawdę są dowódcami tych wypraw, a na samym końcu stają się jakimiś mitycznymi bohaterami, którzy decydują o losach multiversum. A dwa Zabić Smoka w tej chwili skupia się na tym pierwszym tirze, no ale jeśli projekt fajnie wyjdzie, będę zadowolony, dowiozę to, co wszystko obiecałem, bo to jest dla mnie priorytet. Ja założyłem sobie parę rzeczy i chcę je zrealizować jak najlepiej. A co będzie dalej? Czy będę chciał zrobić setting z tego? Czy będę chciał zrobić drugą część, na przykład opisującą drugi tir?
To jest rzecz do myślenia po tym, jak ukaże się cała linia wydawnicza, jak wszyscy będą zadowoleni, jak będziemy, ci, którzy będą zainteresowani, będą mieli boksy na półkach, wtedy będę się martwić takimi rzeczami. Jasne. No to kluczowe pytanie, no kiedy nastąpi pudełkowe wydanie systemu? Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że nie powinno to być, nie powinno to zająć dużo czasu, ponieważ ja tak naprawdę w momencie, kiedy wydałem tą wersję elektroniczną, to ja już mam wszystko przygotowane. Wszystkie elementy są napisane, są już po redakcji, po korekcie. Tak naprawdę gra jest gotowa. No i teraz tak naprawdę w tej chwili ogarniamy rzeczy związane z drukiem. I kiedy będziemy mieć pewność, że mamy drukarnię, która wydrukowała nam tip-top tak, jak chcieliśmy, kiedy będziemy mieli pewność, że pudełka się już drukują, zrobimy przedsprzedaż i po przedsprzedaży myślę, że najpóźniej miesiąc będą pudełka na miejscach. Nie chcę sprzedawać kota w worku, to jest dla mnie bardzo ważne. Chcę, żeby wszystko było dopięte, nie chcę nic obiecywać. Myślę, że na 90% to będzie przed końcem tego roku. Najpierw chciałem to zrobić na koniec listopada. W tej chwili widzę, że jest to termin, który jest chyba nierealistyczny. Chociaż gdyby wszystko poszło super dobrze, może się uda. Wydaje mi się, że gdzieś w połowie grudnia, może na święta akurat będzie coś takiego. Jak marketingowo. Dobrze by się złożyło. A powiedz mi w takim razie, czy potrafisz powiedzieć, jaki szacunkowy koszt będzie takiego, dla, żeby kupić takie pudełkowe wydanie? No ja w tej chwili, jeszcze czekam na ostatnie wyceny, bo w tej chwili już się robi druk próbny. W tej chwili, kiedy rozmawiamy, najprawdopodobniej jeszcze przed końcem tego tygodnia będę mieć w rękach wydrukowane wersje. No i żeby, mogę powiedzieć, jaki jest cel. Nie wiem, czy się uda. Nie dam sobie ręki uciąć. Ale cel jest taki, żeby gra kosztowała no 100 zł. Raczej. To nie jest dużo jak na współczesne gry i wydanie pudełkowe, nie? I na obecną cenę papieru. No dlatego mówię, że nie chcę obiecywać. Gra jest tak zrobiona, że tam w środku chcemy mieć kilka elementów. Nie wszystkie z tych elementów są niezbędne, więc jeśli niektóre z nich, jesteśmy skorzy niektóre z nich obciąć, na przykład bloczki wyrywanych kart postaci no nie są niezbędne, bo większość z nas ma drukarki. Większość z nas ma iPady, które można to zastąpić. Więc prędzej usuniemy kilka elementów, niż będziemy chcieli mieć jakąś wygórowaną cenę. Ale to zależy jeszcze od tych wycen i od tego, ile te niezbędne elementy będą kosztować. Powiem tylko na to tyle, że no, na razie wygląda na to, że powinno nam się to udać dowieść. No, tylko też tutaj ta cena wiąże się z tym, że no kości, które będą w grze, nie będą jakimiś kośćmi kolekcjonerskimi, pięknymi. To będą matowe kości, które idealnie nadają się do rozgrywki, nie do zbierania. No, ale tak jest też ten cel tego. To ma być coś, co jest dla ludzi. To nie ma być boks za 300 zł dla kolekcjonerów. To ma być coś do grania. Ja chcę, żeby ludzie grali w moją grę. No i jeżeli i wolę dowieść coś tańszego, co może nie jest no nie wiem najpiękniejsze na świecie, czy tam nie wytrzyma 100 lat, ale żeby to trafiło do ludzi, żeby ludzie mogli sobie zagrać. W tym ci ludzie, którzy chcą tylko spróbować. No. OSR jest czymś, co jeszcze w Polsce nie jest tak popularne, jest to raczej rzecz niszowa i chciałbym, żeby ta gra stanowiła dobrą okazję do wypróbowania tego typu rozgrywki. Jasne. No to pozostaje mi tylko trzymać kciuki i życzyć ci, żeby wszystkie twoje plany się zrealizowały. Brzmią one bardzo obiecująco. I ja z przyjemnością bym kupił tą wersję pudełkową i chętnie ją obejrzał i zrecenzował u nas na kanale, na Kuźni Mistrzów Gry. Dlatego jeszcze raz trzymam za ciebie kciuki, Wojtek, życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać po tym, jak się ukaże wersja pudełkowa i będziesz mógł nam o niej wtedy opowiedzieć. Ja z wielką chęcią. Po pierwsze dziękuję za takie miłe życzenia.
To jest takie wsparcie jak to na pewno podtrzymuje na duchu i daje motywację do tego, żeby kontynuować pracę. I no, mam nadzieję, że będziemy mieć taką okazję i mam nadzieję, że to będzie już niedługo. Super. A zatem do usłyszenia następnym razem w takim razie. Wielkie Cześć. Dzięki, pozdrawiam widzów kanału i do usłyszenia.